Przystępujemy do realizacji projektu punkt numer 4, druk numer 1. To jest projekt Komisji Planowania Przestrzennego w sprawie opinii dla zamierzenia inwestycyjne. To jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Traszy. Proszę Panie Proszę. No tak się Pan zaangażował, że nie może. Panią Traszy, pierwszy punkt. Dobrze, widzę. Druk numer 1. Pani tatku widać. Czyli mowa mam projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego w sprawie opinii dla zamierzenia budynków mieszkalnych dla rodziny przy ulicy Traszy w Krakowie. No i będę Państwu czytał wszystkie uchwały. Mogę pokazać Państwu. Zielony. Tam jest taki ten A, to jest w tym miejscu. Podstawowy parametr to jest wysokość defalenicy 13 metrów i 60 cm, to okapu 8 metrów i 30 cm. Cztery kondygnacje liczą w poddasze. Maksymalna powierzchnia zabudowy od 9 do 20% to jest od 480 do 1900 m2. Powierzchnia użytkowa od 1260 do 1420 m2. Maksymalna szerokość elewacji frontowej 16 metrów. Mogę pokazać. No to jest budynek działki sąsiadującej. To jest okolica. Tak wygląda. Które wszystko tam stwierdzają? No nie, to wszystko, bo pani do okapu jest szeregów 13 metrów. To są tak naprawdę trzy kondygnacje, bo to czwarta to jest poddasze, tak? Spadowy. No to komisja uznała, że wciąż jest gorąco. Jaki? 16 metrów. 16 metrów jest elewacja frontowa. Taka szeregów. Raczej nie jest szeregówka, tylko dom stojący, tylko że ma podzielone, ma możliwość podzielenia pewnie mieszkania. Tak. A parkingi jak tam wyglądają, panie Tadeuszu? Jeszcze raz, parkingi. Już spokojnie, nie to ile rodzinną jest? No ale tam jest kilka celowych działków. Na dwa budynki. Natomiast przekraczają dopuszczalną normę o ile? 40 cm? To tam jest 12 metrów. Ale gdzie pan ma 13 metrów? No wydaje mi się, że tam jest zabudowa jest zaliczona do 13 metrów. Ale w czym pan ma? Ale w czym? W czym pan ma? A nie uznaje na plan już, tak? Tak, tak. Dlatego by, jakby był plan, to by nie było wózetki, panie Łuczy. Jest. To już jest druga strona. Za ulicą. Tak. Jest błąd. To jest ostatni dzień, co? Dużo pole. Nie, to już nie. Jak tam na kuchach teraz działają, to mają gdzie tam parki. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Radna z tamtego okręgu nie ma gdzieś tam. No przecież są te piętro wyższe od tego, co na pewno masz. Ja nie wiem. No myślę, że nie jest. Myślę, że jednak, myślę, że jest takie samo. No ja mam wysoki parter. Ale pan przewodniczący mieszka w centrum, a tam są krzyża. No tak. Dobrze, to w związku z tym, jak nie ma żadnych tutaj wniosków, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku numer 1? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. 13 za, 0 przeciw, 1 przeciw.